Kicia też zauważyła, że zima przyszła. Zobaczcie. Chciałam zimy, to mam. Nieźle, co? A sprawdzam przed chwilą na kamerkach, na Mazurach. Zero śniegu, nic, nic a nic. Ale w Łodzi mamy biało. I to zobaczcie w ogóle, jak sypie. Jak ładnie. No, pięknie to wygląda. Czad. Co jest, sushi? Ucieszył się pies ze śniegu? Stał, czemu się tak przyglądasz? Co? Jak zwykle, jak cię pani umówiła na strzyżenie, to taka pogoda przyszła, tak? No, powiedz wcześniej, pies kaszlał. Pan doktor nie pozwolił strzyc. A jak w końcu cię pani umówiła, to tam White Walker schodzą za oknem, tak? Dobra, słuchajcie, pokażę wam śniadanie. To jest mój pudding ryżowy. On może nie wygląda jakoś super insta-friendly, bo ciężko się go nakłada i taka jest niezbyt ładna ta szklanka, ale generalnie tak to wygląda. Od spodu jest mus z mango. Wyżej jest pudding z ryżu, mleka sojowego, waniliowego i mleka kokosowego. I ja na wierzch jeszcze układam maliny. I tu się przenikają dwa takie smaki, taki trochę, wiecie, przedszkolny smak kleiku, ale jednak kokosowo taki waniliowy i mango, które uwielbiam. Ja to tylko delikatnie dosładzam małą ilością miodu, ale naprawdę tak mini. I do tego zawsze sobie używam taką łyżeczkę do latte, żeby, wiecie, bo robię to właśnie w szklankach, żeby móc to sobie fajnie wymieszać. I wtedy to jest takie słodko-kwaśne, to jest takie waniliowo-kremowe, no a maliny też są takie słodko-kwaśne, więc fajnie się to uzupełnia. I pierwszy raz zrobiłam kawę, nie pierwszy raz, drugi raz zrobiłam kawę w moim kubku Tiffany, który, jak wiecie, miał, czekajcie, tutaj coś ostrości nie możemy złapać, który, jak wiecie, miał mieszkać na Mazurach, bo pięknie wyglądał z ekspresem Smega. Natomiast on jest trochę za wysoki i tam nie ma regulacji, tak jak w tych dużych ekspresach. Znaczy jest jakaś mała, no ale generalnie, nie skracając historię, dla was to jest nieciekawe, niewygodnie się używało tego kubka, jest po prostu za wysoki. Tamten ekspres jest typowo do filiżanek, także jeżeli też lubicie pić kawę w dużych kubkach, to niezbyt wygodnie, bo tam da się podłożyć, tylko to tak, no niezbyt wygodnie, raczej filiżanki. Więc co, no nic się nie stało, będzie mieszkał w Łodzi, kubeczek, drugi zresztą też. Kiciunia, Kicia, a ty byś pojechała na Mazury? Wiesz, jak pani by chciała, żeby tak śnieg padał na Mazurach? Kicia, Kitek, no co się nie obejrzysz, obrażony jesteś na panią? Nie, pięknie zrobimy przewrót, tak? Pięknie, no pięknie. Więc tak, tak wygląda moje śniadanie. To jest moje drugie ulubione śniadanie po owsiance. Tej kokosowej, którą lubię. Tyle, że to zdecydowanie rzadziej robię, bo też trzeba trafić takie dojrzałe mango. Zazwyczaj potem, jak kupię mango i ono leży, to albo zapomnę, już się zepsuje, więc kupuję tylko, jak mi się trafi w sklepie, takie, które już aktualnie można wykorzystać do zrobienia tego. I wtedy jest super. Tutaj jeszcze z tego mi wychodzą 4 takie szklanki, czyli na 4 dni mam gotowe śniadanie, które tylko wyjmuję z lodówki już. No i tutaj jeszcze będą maliny do kolejnych kubeczków, także tak to wygląda. Ja idę jeść i szykować się na zimę za oknem. Tak, ty też, tak? No już, już pani daje chrupki. Ponieważ sytuacja za oknem wygląda cały czas w ten sposób, to stwierdziłam, że dzisiaj na obiad zrobię zupę krem, taką z ziemniakami. I to będzie zupa brokułowa z ziemniakami, ze śmietaną, na bulionie warzywnym, z gałką muszkatołową. Taka akurat, wiecie co, zupa, jak wrócę do domu,
Będę pewnie zmęczona i zmarznięta i będę marzyła o tym, żeby się w końcu ugrzać pod ciepłym kotem. To sobie wieczorem taką, bo dzisiaj wychodzę później i wrócę później, więc wtedy będę mogła sobie na szybko, wiecie, tylko podgrzać taką zupkę i szybko zjeść. Także słuchajcie, dzisiaj będzie krem z brokułu, a ja lubię zupy krem, takie na ziemniakach. Szczególnie zimą, w taką pogodę, to będzie rewelacja. No dzisiaj to ja sobie za dużo nie powlogowałam, ale wróciłam do domu. Słuchajcie, jest tak okropnie, tak pięknie padał śnieg i później też widziałam na kamerce, że na Mazurach też spadł śnieg, a mnie tam nie ma. Ale teraz wszystko się topi. To, co tutaj było białe, to po prostu widzę, jak spływa. Jak wyszłam z taksówki, to po prostu miałam mundbuty, to tak po kostki, takie kałuże właściwie kałuże rozciapanego śniegu, więc jest okropnie na dworzu, okropnie, tak mi się nie chciało wychodzić, no ale dobra. Wróciłam, Tomka jeszcze nie ma, mam w końcu rzęsy, także uhu. I tak jak myślałam, no w ogóle nie patrzcie na mnie dzisiaj, naprawdę, ja jestem człowiekiem porażką, bo po prostu cały dzień siedziałam, jakieś ogarniałam rzeczy, montowałam, sprzątałam tutaj, gotowałam zupę i to dzisiaj nie był dzień vlogowy, także właściwie tak się do Was kontrolnie odzywam, a połączę sobie tego vloga z jutrem, czy tam dołączę go, nie no, pewnie go z jutrem połączę. I tak jak myślałam, słuchajcie, wróciłam do domu i nic nie jadłam od czasu puddingu, który widzieliście razem. Razem rano, Boże, skup się. Rano. Jak wróciłam, jestem tak głodna, tak zmarznięta. Jest która godzina? 18? 18 jest prawie. I powiem Wam, że moja zupa krem, właśnie ją dopiero zmiksowałam i wyszła. O! Przepyszna zupa szereka. Ale zobaczcie, idealna. O! Idealna konsystencja. Tyle ziemniaków, ile trzeba, brokuł, o tu jakiś ziemniaczek się nie zmielił, nie zblendował, trudno, ale jest po prostu przepyszne, więc zaraz sobie nałożę i tak już jestem w spodniej od piżamy, bo serio, tak zmarzłam, że po prostu jest dramat, jest naprawdę jest dramat, jest okropnie na dworzu, więc zaraz sobie zrobię ciepłą herbatę zieloną, pyszną, naleję sobie zupy, usiądę, sapnę i obejrzę coś na YouTubie, a potem czeka mnie jeszcze pranie, składanie, prasowanie. Muszę się tym zająć, bo masakra. A jeszcze zwierzaczką dam jeść. No, też nie jadły, także słuchajcie, myślę, że to by było na tyle, jeżeli o dzisiaj chodzi, także jakoś tak na szybko to Was odzywam, a więcej się wydarzy jutro, także rozłączam się. Hej kochani, witajcie. Witajcie po przerwie. Nie wiem, czy Wy ją odczuliście, czy nie, ale powiem Wam, że ja zrobiłam sobie taką totalną przerwę. Ostatnie dwa dni dosłownie przespałam. Dawno mówiłam Wam o tym, że ja właściwie nie mam takich dni, kiedy naprawdę absolutnie nic nie robię. Że to jest tak, nie wiem, taka niedziela, że to jest na przykład taki dzień wypoczynku. To nie pamiętam, kiedy miałam taki dzień, żebym absolutnie nic nie robiła. Nie nagrywała, nie wiem, nie sprzątała, nie montowała, nie robiła czegoś w domu. Żeby naprawdę od rana do wieczora mieć taki luz i chill. I słuchajcie... Ostatnie dwa dni dosłownie przespałam. I właściwie to nie jest tak, że nie wiem, coś się wydarzyło złego w moim życiu. Nic się nie zmieniło, nic się nie stało. Nie wiem, czy to jest ta pogoda, bo kilka dni temu padał śnieg, dzisiaj jest plus 10. Cały czas jest szaro i ponuro i pada deszcz. Jest, nie wiem, czy to jest po prostu... już przesilenie tą zimową pogodą, brakiem słońca, nie mam pojęcia, co to jest, czy po prostu we mnie coś przeskoczyło,
ale powiem wam, że w pewnym momencie miałam coś takiego, że mówię nie, no po prostu nic mi nie idzie, czuję się beznadziejnie, jakby tak jak mówię, nic takiego strasznego się nie wydarzyło, ale po prostu czułam, że cokolwiek robię, to nie jest na 100%, że ja się sama ze sobą dobrze nie czuję, że jestem jakaś taka, no nie do końca zadowolona ze wszystkiego, co się dzieje. I ja wam bardzo często to powtarzam, a sama o tym zapomniałam, że jak wam coś nie idzie, że nie wiem, jak nawet nad czymś pracujecie i bardzo się mocno staracie i angażujecie w to 100%, ale coś wam nie idzie, to czasami warto zwolnić, zatrzymać się na chwilę, zrobić sobie przerwę, oczyścić umysł i wrócić do tego. I ja tam, ja to wam bardzo wiele razy powtarzałam, a sama jakoś oczywiście, wiecie, szef z butów chodzi i fajnie, fajnie się radzi innym ludziom, żeby zrobili przerwę, a samemu siebie popycha na 100%, na 120% i dalej, i dalej, i dalej. Bo ja mam niestety, to jest też dobra cecha, że ja siebie będę, wiecie, popychać tak do granic możliwości, żeby, tak jak wam mówiłam, że jak ja coś muszę zrobić, to choćbym nie spała całą noc, to będę to robić, żeby to dokończyć na maksa. I to też jest dobre, bo no to czasami też trzeba siebie samemu, wiecie, kopnąć w dupę i powiedzieć rusz się z tej kanapy, zrób coś, ale no ja ostatnio chyba za bardzo się w to wczułam. I słuchajcie, ostatnie dwa dni sobie zrobiłam takiego absolutnie nic nie robienia, oglądania YouTube'a, czytania książek, dużo takich książek o zdrowiu, o samorozwoju, o różnych takich inspirujących mnie rzeczach, bo ja też tak mam, że kiedy mam właśnie taki spadek formy, to nie jest dla mnie czas, że ja na przykład będę leżeć i oglądać Netflixa, bo mnie to w ogóle ani nie motywuje, ani jakoś też nie cieszy, że dla mnie właśnie, wiecie, seriale to jest rozrywka na moment, kiedy ja się czuję dobrze, kiedy się czuję psychicznie, kiedy mam taki spadek formy, to mnie nie bawi i nawet nie chce mi się, ja wtedy potrzebuję takiego stymulanta, więc stymulanta czy stymulantu? Potrzebuję zastymulować swoje samopoczucie właśnie taką dawką, nie wiem, wiedzy, rozwoju, czegoś takiego inspirującego i dlatego też właśnie sobie przeczytałam kilka różnych książek. I po co wam to opowiadam? Po pierwsze, bo lubię się z wami dzielić. Po drugie, to nie jest tak, że ja chcę, żeby ktokolwiek mnie klepał po plecach i mówił, że tak, dobrze albo źle, bo ja nie potrzebuję absolutnie żadnego, jakby nie mówię tego, że miałam gorszy okres po to, żeby ktoś mnie, nie wiem, tu wspierał czy klepał po plecach, bo ja wiem, że zaraz będą komentarze, a idź do prawdziwej pracy, idź do Biedronki na kasę, to zobacz, jakie ludzie mają problemy. Jak ktoś pisze coś takiego, to sam absolutnie po prostu nie ma pojęcia, o czym mówi i w ogóle nie mamy o czym rozmawiać. Także jeżeli chodzi o dobre rady, to absolutnie, absolutnie dziękuję za wszystkie. Jeżeli chodzi o wsparcie, to ja też tak mam w życiu, że jak mi jest źle, to ja muszę sobie sama z czymś poradzić. Ja nie idę do koleżanek się zwierzać, nie idę do mamy się zwierzać, nie idę do Tomka się zwierzać. Ja muszę sobie sama w głowie przepracować, bo ja wiem, że nikt mi nie pomoże, że ja muszę gdzieś tam sama w sobie to przetrawić i wiecie, taka moja też domena życiowa, że umiesz liczyć, licz na siebie i to jest 100% prawdy. Nie licz i w takim to może brzmieć tak negatywnie, ale w takim pozytywnym sensie, że nie licz na to, że mama rozwiąże twoje problemy, że twój facet rozwiąże twoje problemy albo że twoja koleżanka rozwiąże twoje problemy. Oczywiście można rozmawiać, można usłyszeć wsparcie, można usłyszeć jakąś poradę, ale to pamiętajcie, że motywacja jest w was. To w was musi być motywacja do działania, do zrobienia czegoś, do zmiany. Oczywiście inni ludzie mogą was wspierać lub nie. Też może być tak, że nie będą was wspierać i co? Jeżeli ktoś was nie wspiera, to nic nie zmienicie, nic nie zrobicie. I będziecie dalej tkwić w tym miejscu, w którym wam jest niedobrze. No niektórzy tak robią, ale ja radzę jednak nie czekać na wsparcie i iść do przodu. I właściwie dzielę się z wami tym tylko dlatego, żeby po prostu pokazać, że wszyscy mamy słabsze dni,
I właśnie, że czasami warto się tak nie cisnąć, tylko gdzieś tam zrobić sobie przerwę. I może, być może ktoś z Was teraz ma właśnie taki, nawet ja mówię, to nie jest tak, że nie wiem, coś strasznie złego się wydarzyło. Ja myślę, że już po prostu byłam przemęczona, przepracowana i to tak jest po prostu, że człowiek czasem po prostu potrzebuje się wyspać, przeleżeć, nie wiem, nic nie robić. Bo po prostu słuchajcie, to ile ja spałam przez ostatnie 2 dni, nie uwierzycie, po prostu nie uwierzycie, instalowałam sobie taką aplikację, która słucha waszego snu jakby i potem wam pokazuje, ile godzin spałyście, ile z tego było takim efektywnym, prawdziwym, głębokim snem i teraz codziennie właśnie zamierzam sobie mierzyć mój sen. Zaczęłam wcześniej chodzić spać, nie po 12, tylko teraz się w okolicach 22 to mi średnio wychodzi. Używam tej aplikacji do tego takiego postu 16-godzinnego, czyli po prostu nie jem przez określoną liczbę godzin, czyli to też sprawiło, że mój sen jest lepszy, bo nie zajmuję się trawieniem, bo jak bardzo późno coś zjem, to po prostu w trakcie snu będzie mój organizm trawił zamiast odpoczywać i też wtedy się jakby wolniej, chudniej, bardziej nam się wszystko odkłada tutaj w okolicy brzucha, bo po prostu nasz metabolizm nie jest taki, jaki być powinien, jeżeli jemy później, a ja niestety zdecydowanie jestem winna podjadaniu wieczornemu, więc ale to może kiedy indziej wam o tym opowiem, zresztą to jest taki film po prostu spontaniczny, nagrywany. Nawet nie wiem, czy to będzie początek nowego vloga, czy to będzie dodane do jakiegoś poprzedniego, bo nie pamiętam, co nagrywam, kiedy nagrywałam i jak to było. Zrobiłam sobie też przerwę właśnie od nagrywania, od wyrzucania filmów. I z jednej strony oczywiście, że mam takie wyrzuty sumienia, że nic nie robię, bo jestem człowiekiem, który ma ogromne wyrzuty sumienia, kiedy nic nie robi. Ale z drugiej strony właśnie czasami trzeba i dzisiaj właśnie po tych 2 dniach spania wstałam, wzięłam prysznic, zrobiłam sobie maseczkę na włosy, zrobiłam sobie makijaż trochę inaczej niż zwykle i nie wiem, czy to jest kwestia wyspania, tego, że nie nosiłam makijażu przez 2 dni, sobie nakładałam super taką bogatą pielęgnację i też to, że dzisiaj zrobiłam w ogóle sobie właśnie inaczej makijaż i po prostu może, nie wiem, czuję się lepiej, nie mam pojęcia, ale też wydaje mi się, że wyglądam lepiej, bo już naprawdę patrzyłam na siebie w lustrze i nie to, że nie lubiłam siebie, ale po prostu ja widziałam, że no, to nie jest mój najlepszy wygląd, jaki może być. Także tak i właśnie mówiłam wam, że ten grudzień był dla mnie taki intensywny i męczący. Ja po prostu chyba jeszcze po tym grudniu nie odpoczęłam i styczeń, w którym niby się dużo nie działo, ale jednak cały czas się działo i cały czas to nie był dla... Znaczy no ja wam mówiłam, ja nie mam takich dni czy tygodni, tak jak nie wiem, youtuberki mówią o tym, że nie wiem, 2 tygodnie nic nie wrzucałam, nic nie nagrywałam, no ja nie mam takiego okresu i może powinnam zrobić, bo nawet kiedy robiłam sobie tą przerwę taką grudniowo-styczniową, no to cały czas też nagrywałam, cały czas byliśmy na wyjeździe, wycie, na, to i tak nie było tak, że ja po prostu leżę i się relaksuję całymi dniami i nic nie robię. Więc tak, więc właściwie nie wiem, przychodzę sobie z wami podzielić na bieżąco moimi przemyśleniami i tym, co u mnie. I nie wiem, co będzie dalej, ale właśnie dzisiaj mamy 1 lutego. Tak, dzisiaj mam 1 lutego. A ja się czuję, jakby był 1 stycznia, nie wiem. Mam taką potrzebę właśnie zmiany. Mam potrzebę wprowadzenia właśnie różnych takich zmian w moim życiu. Tak. Nie będę wiedzieć, co o tym mówić, bo nie chcę ani potem być rozliczana, ani nie chcę, żeby to było komentowane, ani nic takiego, wiecie. W każdym razie może kiedyś w innych filmach się z wami z tym podzielę. Natomiast zrobiłam sobie kawę w moim ślicznym kubku Tiffany, bo takie małe rzeczy cieszą oko i w ogóle cieszą. Potem idę, w ogóle jest tak, jest sobota. Idziemy z koleżankami na taki wegański targ. On nie jest albo jest śniadaniowy, ale on jest chyba cały dzień. No w każdym razie na taką wege imprezę, gdzie są różne wegańskie i wegetariańskie potrawy, można sobie
spróbować, więc się umawiamy też, żeby właśnie się spotkać, pogadać, rozchmurzyć nawzajem, bo tak jak Wam mówiłam, no, mam takich ludzi, z którymi jak się spotykam, to właśnie jest mi lepiej potem, tak? To jest ważne. A potem wrócę do domu i nie wiem, obejrzymy sobie z Tomkiem jakiś serial. Albo sobie może coś zamówimy dobrego, zobaczymy. I tak. I naprawdę, słuchajcie, właśnie, no nie wiem, czuję się 100 razy lepiej, a po prostu przedwczoraj się czułam tak, że naprawdę po prostu chciało mi się płakać. Nie wiem dlaczego, mówię, czy to ta pogoda, czy to zmęczenie, czy niewyspanie, czy co to było. Ale tak jak mówię, nic, absolutnie nic się nie wydarzyło, a ja miałam po prostu taki spadek formy. I to jest niesamowite, jak po prostu człowiek wystarczy, że odpocznie i się wyśpi. Wiem, że mówię o tym 10 raz, ale wiecie, mi się nie wydawało, że jestem taka bardzo zmęczona. A po tym, ile ja spałam w ciągu 2 dni, no to jednak stwierdzam, że chyba potrzebowałam dodatkowej dawki snu. Także tak, przychodzę do Was z takim małym update'em. No i tak. Serio. Użyłam w ogóle dzisiaj innego podkładu i w ogóle innej techniki nakładania wszystkiego na moją twarz i też pomadki. I naprawdę widzę różnicę. Może dlatego, że się wyspałam. Zobaczcie, od razu jakieś włosy mam błyszczące bardziej, mimo że nie używałam też nic innego, ale jakieś takie po prostu od razu są. Nawet nie nakładałam Olaplexu ani nic, tylko w ogóle jakąś resztkę odżywki z takiej miniaturki, którą miałam pod prysznicem, która nawet nie jest jakaś super, ale po prostu ja nie wiem, czy to jest możliwe, że włosy odpoczęły i jakoś zdrowiej wyglądają, słuchajcie, nie wiem. Po prostu nie wiem. Niesamowite. I tak, i właśnie mam taką potrzebę zmiany, bo ja też tak mam w życiu, że jak nie mam jakiegoś takiego celu, do którego dążę i za długo właśnie, nie wiem, tkwię w jednym miejscu, to też mnie to męczy tak psychicznie i tak, potrzebuję takiej właśnie jakiejś zmiany i celu i wszystkiego i jakoś właśnie chyba dzięki temu, że te 2 dni właśnie, przez te 2 dni się skupiłam na sobie, to też wiele takich właśnie pomysłów mi przyszło do głowy, bo właśnie jak człowiek gdzieś pędzi, to nie jest tak, że możesz robić 15 rzeczy naraz i że możesz być kreatywny i wydajny robiąc 15 rzeczy naraz, a jak właśnie się zatrzymasz i teoretycznie nic nie robisz, to wow, nagle przychodzi olśnienie i nagle przychodzą do ciebie różne rzeczy, różne pomysły, które gdzieś tam może by przyszły w innych okolicznościach, ale by ci przyleciały koło głowy, bo od razu twoja myśl by była rozproszona innymi rzeczami, które byś robiła. Dobra, to tyle właściwie. Tak jak mówię, nie, to nie jest jakiś film, że nie wiem, ja chcę wsparcia, albo że... Nie, po prostu to był film, podzielenie się takie, tak jak, nie wiem, rozmawiam z przyjaciółką i jej mówię, co u mnie, to tak samo się chciałam z Wami tym podzielić i tylko tyle, kropka. Może komuś to poprawi humor i bo myślę, że każda z nas kobiet ma coś takiego, że właśnie kiedy ma taki okres, gdzie się na chwilę zatrzymuje, to ma te wyrzuty sumienia, bo każda ma milion rzeczy do zrobienia i jak właśnie chwilę się skupi na sobie, na swoim odpoczynku, to zaraz ma z tyłu głowy milion myśli, że może jednak nie powinna, poczucie winy i tak dalej, więc nie, pamiętajcie, że to jest potrzebne każdemu człowiekowi. Dobra, ja się idę szykować i tradycyjnie pokażę Wam, co mam dzisiaj na sobie. I potem pewnie odezwę się do Was, jak wrócę, bo jak wiecie, nie vloguję takich rzeczy jak tam spotkania ze znajomymi czy coś, bo to ma być czas dla mnie i ja się chcę czuć komfortowo i cieszyć tym, a nie nie zajmować nagrywaniem. Tak, dobra, to cheers kawą i uciekam już naprawdę. No dobra, ale mam jakieś blond włosy w tym lustrze, w tym świetle.
W każdym razie pokazuję Wam, co mam na sobie. I widzę, że lustro zdecydowanie muszę umyć. Ale mam tak, czarny golf, prosty, cieplutki, milutki, ale nie za gruby. Do tego te poszarpane, przepraszam, jeansy z H&M, które lubię, jak tutaj mi wystają trochę te poszarpania z butów. Nie wiem, czy to zobaczycie. I do tego worek i pasek. I tak sobie tutaj ułożyłam ten sweterek do środka. No i właściwie ja, o, tak wyglądam. Jeszcze na to założę miśka. O, czekajcie, może wam, muszę jeszcze założę miśka i wam się pokażę, jak to wygląda w całości. I do tego założyłam miśka z H&M, bo on fajnie wygląda do takiej właśnie czarnej bazy. No i bardzo go lubię, więc myślę, że w tym roku wiosna przyjdzie szybko, także jeszcze chciałabym go ponosić. Wszystko, co mi się uda znaleźć, to wam podlinkuję. Butów wam nie podlinkuję, bo tak jak mówiłam, one mają z 10 lat i są z Zary, ale bardzo je lubię, więc zamierzam je nosić. O, i ja tak wyglądam. I uciekam. Hej, hej, dzień dobry. W poniedziałek, czy mnie widać? Szybki, słuchajcie, strój dnia, bo wychodzę i jedziemy sushi do fryzjera. Więc mam na sobie tak jedną z moich ulubionych bluz, Calvin Klein. Ona jest taka szara. Do tego tradycyjnie leginsy, żeby nie obłaziły od strzyżenia. Buty, misiek. O, sushi już tu tupie. Torba. Sushi, pokaż się, jesteś gotowa do wyjścia? Tak? Pan ci powiedział, gdzie idziemy, bo nie cieszysz się za bardzo. Pan ci wszystko wygadał. Przyznaj się. Wygadał ci pan, tak? No, ja tak myślę, ale się ucieszysz, bo już masz za dużo tego futra, wiesz? Tak. I do tego czapka. Jesteśmy spóźnieni. Dzisiaj nie umyłam włosów, więc no, dzisiaj będzie. A zresztą i tak pada, jest tak niezbyt ładnie, więc akurat będzie ok. Nie mamy dzisiaj jakoś dużo rzeczy do załatwienia, nie sushi, ale strzyżenie najważniejsze, także jedziemy, żeby się nie spóźnić. Pokaż się jeszcze raz, zrobimy przed i po. Pokaż się, grzywacz, ja mówię na nią grzywacz teraz. Grzywacz, tak? Jeszcze ci pani krzywo tą grzywkę obcięła. Pani w sensie ja. No, lecimy? Chodź, idziemy. Jak jest sushi? Wiesz już, gdzie jedziesz? Gdzie pan poszedł? Pan poszedł śmieci wyrzucić. To jest straszne, słuchajcie, jak się stado rozdziela, to jest najgorzej, nie? No właśnie. Wszyscy się denerwują. Gdzie jest pan, tak? No, pogoda jest, o, taka. Pada. Oj, jakiś kłaczek. Koci czy suszy? Nie wiadomo. Kurde, nawet dobry by był kąt nagrywania. On by się dał tu aparat ustawić. O nie, najgorzej jakiś kłaczek się przyczepi, nie? Nie stresuj się. Nie jedziesz do weterynarza. To już połowa sukcesu, wiesz? Tak? Rozumiesz mnie? Na pewno mnie rozumiesz, tak? Na pewno mnie rozumiesz. Jesteś takim mądrym psem. Powiedz, taką masz fajną kurtkę, zobaczcie. Tak? O, jest pan. Cześć! Zmarzłem jakoś przez drogę. No bo jest. Nie, niby 3,5, ale chyba odczuwalna jest tak, taksa. Taksa, idzie do przodu, do puchy. No i co mówiłeś, sushi, może idzie do fryzjera? Nie mówiłem, mówiłem. I co? Nie zrozumiał. Nieprawda. Na pewno zrozumiał, sushi wszystko rozumie. No nie wszystko rozumie, no. Albo dobrze udaje, że nie rozumie. Nie, sushi? To tak jak pan, pan też dobrze czasami udaje, że nie rozumie. W tym się upodobniacie, tak jak w chrapaniu. A może sushi McDonalda w nagrodę dostanie? To chyba pan! Mówił, że by zjadł pizzę albo McDonalda. Ciekawe, że sushi nigdy nie ma ochoty na nic innego niż pizza i McDonalda. Widzisz.
tak to jest. Sushi lubi finger foody. Tak, Sushi? Sushi taki zaniepokojony, chyba wyczuwa potencjalne ryzyko nieprzyjemne. Czyli nie Mazury. Tak, no. Czyli też nie do dziadków. No. Więc albo weterynarz, albo strzyżenie. No jeszcze spacer może być. Ale w taką pogodę. Spacer samochodem to już Sushi zapomniał. No, odkąd są Mazury, to już nie jeździmy na spacery. No właśnie. Nie martw się, Sushi. Sushi już naprawdę teraz to już tak ci wolno futro od rasta, że raz do roku chodzisz. Wiesz, że Sushi kiedyś za młodu to 3 razy chodził, tak jej szybko rosło, a teraz już jej tak nie odrasta szybko. Będziesz mógł Sushi w końcu w lustro spojrzeć. Grzywacz. Bez strachu. Ja lubię Sushiego, jak jest taki zarośnięty. Taki pies hippies. Kulka. Sushi kulka. Włochata szara kulka. Nie śmiej się z Sushiego. Z tym Sushi jest kremowy, nie szary. Tak. Mhm. Beżowy. Jest trochę ruda, w co nie chcesz wierzyć. Sushi, obraź się. No, ma rude tutaj fragmenty, futerka takie. Lew nie chce wierzyć, że sushi jest ruda. No nie jest, no. No jak nie jest, a co to jest? Co to jest? No, sushi. No widzicie? Teraz pod światło nie widać, ale pod kurtką nie widać, ale ma takie. W rzeczywistości też nie widać. No bo w ogóle też już jest posiwiał, ale o, tutaj trochę widać. Sushi posiwiała, no już. Nie jest taka czysto biała, ale nie chodzi mi o to, że jest szara, tylko że ma takie rude pasemka. Ej, nawet w książeczce zdrowia ma wpisane, że jest ruda, mogę ci pokazać, że jest biało-ruda. Chyba ty nadawałaś kolor. Nie. Kto był dzielnym psem? Sushi, nowy Sushi. Nowy image. Sushi wygląda jakby był po jakimś programie takim. Before and after? Nowa ja, no nowy ja. Metamorfozy. Sushi, Sushi. No, Sushi się nie odzywa do mnie. Nie, w porządku, nawet się nie dygotał tak jak zwykle. Oj nie, jedna chwila była taka, wiesz? Tak? Tak. Ale nie, tak to właśnie było lepiej niż zwykle, bo myślę, że już bardzo się chciała pozbyć tego futra i w sumie jej było przyjemnie, jak jej pani to goli, ale jedna chwila była taka, że już musiałam wziąć na ręce na chwilę. Bidon. No już po krzyku, tak? Już po krzyku, tak? Od tej sierści dostałam uczulenia. No, zmię swędzi. Mieszczałkę. Ale pasowałoby ci. O! Lew chłop z Mazur. I taką jeszcze, mówię ci, taką kamizelkę powinieneś mieć. O nie, to jest na polowania, lew. Serio? Nie, to idziemy stąd. Kolejne rękawiczki. Kolejne. Potrzebne. Ale te akurat są fajne na Mazury. A, bo ty tu znalazłeś te z bawełny. Chyba za mały rozmiar mierzysz. No bierze ML. Ale ty masz dużą rękę. Aj, fajne. Aj, takie to byśmy mogli sobie kupić. Ciekawe, czy ja bym weszła w eskę. Całkiem spoko. Lew! Tu jest dla mężczyzn na konie. Tu. Ej, zobaczcie. Taki szczęśliwy koń. Co jest? A, no. Nie, ja bym nie ten. Nie ten? Nie poganiała, nie chcę w swoim ten. Przyjechaliśmy. Mi to by się przydał na ciebie taki. A mi na ciebie parę.
mieliśmy kupić rzeczy na konia. Z mam buty, mam leginsy i mamy rękawiczki i ciasteczko. Ja nie mam nic. Tak, na lwa nie było, ale to zrobimy online. Zobacz, glitter dla konia. Na ogon. Ale by się wkurzyły. A jeżeli ktoś robi takie rzeczy? Nie, to jest na całego konia, nie tylko na ogon. Oh my god. Ale by nas nie lubiły, co? No. Sam bym się nie lubił. Rękawiczki bierzesz? No, kupisz mi? Tak, mogę ci kupić. Dziękuję. Leginsy lepszy mierzył bardzo. Dajcie spokój. Słuchaj, a to? No nie, to jest dla tych nie, wędkarzy. W sumie dla wędkarzy też potrzebuję strój. Boże, dla myśliwych, bla. No dobra, tobie zamówimy online, ale przynajmniej coś wybraliśmy. Dobra. Będzie jedzone? Chciałam powiedzieć, że lew gotuje. No. Lwa kolejne gotowanie nadeszła. Super. Elegancko. Wykwinna restauracja. Zmywać nie trzeba. Zmywać nie trzeba. Same plusy. Dobre będzie na pewno. Wszyscy się najedzą. Żyć nie umierać. Czy jak ty masz dobrze z tym lwem? Najlepiej.